Drodzy mieszkańcy Skierniewic, Jezus powiedział: pokój mój daję wam, pokój mój wam zostawiam. Nie tak, jak daje świat. I chcę ci powiedzieć, że to, co jest w moim życiu obecnie od kilku lat, jest świadectwem prawdy tych słów. Zresztą, słuchajcie, żyjemy od kilku lat w takiej atmosferze strachu. Ludzie najpierw przez ostatnie lata bali się pandemii, teraz stoimy w zagrożeniu związanym z wojną, która się toczy też na Ukrainie, tak? I ciągle gdzieś tam w ostatnim czasie jest takie natężenie informacji, które zastraszają serce człowieka. Jak kończy się jeden temat, zaczyna się kolejny. Jak skończył się temat pandemii, zaczął się czas podwyższonej inflacji, tak? Ludzie teraz boją się, że nie będzie światła, nie będzie energii, prądu, że nie starczy im na, nie starczy zasobów, żeby ogrzewać domy zimą. Po prostu jest taka atmosfera zastraszania ludzi o swój byt, o jutro. I wielu jest takich, którzy naprawdę poważnie przeżywają ten strach. Ja nieraz słyszę, nawet jak rozmawiam z najbliższymi, z rodziną, że po prostu się boją jutra, boją się życia. Ja chcę ci powiedzieć, że przez długi czas mojego życia, jeszcze jak miałam 17, 20, potem 30 lat, żyłam w lęku, bo miałam takie zaburzenia lękowe. I bałam się, po prostu się bałam. Nic na zewnątrz się nie działo tak jak dziś. W dzisiejszych czasach ja się po prostu bałam. Ale dobra nowina jest taka dla was i dla mnie, że Jezus przyniósł naprawdę ten pokój. Ale gdzie? Do naszych serc. Do naszych serc. I choćby na zewnątrz działy się rzeczy, które będą nas straszyć, ty możesz trwać w takim niewzruszonym pokoju. Ja chcę ci powiedzieć, ja trwam w pokoju, ja się nie boję. I to nie jest tak, że jestem odważna, to nie jest tak, że jestem w jakiś szczególny sposób zabezpieczona, bo nie jestem. Jestem normalnym człowiekiem, który pracuje na normalnej pensji, takiej średniej, tak? Nie mam jakichś specjalnych środków, żeby się pozabezpieczać na obecne czasy. Moim zabezpieczeniem jest Jezus, który naprawdę daje realny pokój, który cię zabezpiecza. Uwierz mi, ja się dzisiaj nie boję. Nie interesuje mnie, co się wydarzy. Ja wiem, że jak jestem z Jezusem, cokolwiek się nie działo, jestem bezpieczna. Kiedy nawet by się już tak zdarzyło, że przyszłoby zagrożenie, które zabierze mi życie, wiem, że pójdę do nieba. Powiesz mi, skąd ja to wiem? Pójdę do nieba, ponieważ uwierzyłam w prawdę, którą mówi Ewangelia, że Jezus zmarł za moje grzechy i On mnie zbawił. I zbawienie do życia człowieka przychodzi, kiedy ty wierzysz w to, co zrobił On. Nie, że ty musisz zrobić nie wiadomo co, jakieś heroiczne rzeczy, żeby pójść do nieba. My jesteśmy tak uczeni, ale zaręczam ci, w Piśmie Świętym tak nie jest opisane zbawienie. Zacznij sobie czytać listy, na przykład listy Pawła, tak? List do Efezjan, do Galacjan. To jest w Nowym Testamencie, tam jest napisane, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie przez uczynki, żeby się nikt nie chlubił, że jest to Boży dar. Jedno czy dwa zdania, rozumiesz? To jest klucz tej prawdy, że zbawienie nie jest z twoich zasług, ale to jest zasługa Jezusa. Dlatego ja uwierzyłam, ogłosiłam Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i też wyznaję to dzisiaj przed wami publicznie, że Jezus jest moim Panem i mnie zbawił. Przebaczył mi grzechy i otworzył mi drogę do nieba. Dlatego mówię, że się nie boję, bo nawet gdyby przyszło najgorsze zagrożenie życia, to wiem, że ja mam tam przygotowane miejsce przez Jezusa. Ja mam tam przygotowane miejsce i nie umrę, ale będę żyć wiecznie. I to jest też dla was, ponieważ każdy jest napisane, kto uwierzy, będzie zbawiony. Każdy. To nie jest dla elity.
jakichś męczenników. Słuchajcie, to jest dla każdego, kto w swoim sercu uwierzy. Więc jeśli ty chcesz mieć pokój z nieba, ponadnaturalny, żeby się nie bać, żeby w strachu nie podejmować złych decyzji, to uwierz Jezusowi. Uwierz Jezusowi po prostu, gdziekolwiek jesteś. Powiedz: Jezu, wierzę w to, że 2000 lat temu umarłeś na mnie, za mnie na krzyżu. Ty oddałeś swoje życie, poniosłeś karę za moje grzechy, abym był zbawiony, odkupiony, oddzielony od grzechu dzięki Twojej zasłudze. I Twoja prosta wiara w sercu będzie właśnie tą siłą, to znaczy tym elementem, na którym przyjdzie Boża moc, która Cię zbawi. I będziesz zabezpieczony od strachu, od jakichś myśli, które Ci nie pozwalają spać. Doświadczysz tego realnie, ja Ci to mówię. Takie jest świadectwo mojego życia. Ja się naprawdę nie boję i żyję w pokoju. I to jest coś niesamowitego. I Bóg to ma dla Was dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie odkładajcie tego. Nie odkładajcie, i tak każdy z Was spotka się z Bogiem. Przyjdzie ten czas, na co Ty czekasz? On otworzył ramiona do Ciebie, mówi: kocham Cię. Jest napisane w Ewangelii Jana: Bóg tak umiłował świat, czyli kogo? Ewangelii Jana, proszę Pana. Tak umiłował świat, że dał swojego Syna nie po to, żeby Cię potępić, ale aby Cię zbawić. Rozumiesz? Czyli Bóg daje Syna, który Ciebie zbawia, a po Twojej stronie jest wiara. Wiara, czyli zaufanie, czyli uniżenie przed Bogiem. Abyś się nie martwił o to, że jak umrzesz, to gdzie Ty będziesz? Jeśli uwierzysz, będziesz mieć to przekonanie, gdzie będziesz. Będziesz w najlepszym miejscu, w ramionach Ojca, który kocha i który ma dla Ciebie najlepsze rzeczy. Wieczność, wieczność.